Państwa przeglądzie prasy ekonomicznej, a ze mną są Janina Pokaska. Dzień dobry. I Sylwia Rzepka. Dzień dobry. Dzisiaj tematem naszego przeglądu są artykuły o tematyce regulacji zawodu księgowego. To prawda. Jerzy Paniecki dla prawa.pl. Zawód księgowego wymaga pilnego zdefiniowania. Ministerstwo Finansów do końca września bieżącego roku wydłużyło prekonsultacje na temat kierunków rozwoju zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od kilku lat walczy o zdefiniowanie zawodu. Była przeprowadzona ankieta wśród przedsiębiorców. Oni również wypowiadają się pozytywnie za regulacją zawodu. Tak samo jak sami księgowi. Tak, tylko doprecyzujmy, nie? Że to była i ankieta wśród księgowych, i wśród przedsiębiorców te badania były zrobione i obydwie grupy tak. Się opowiedziały właśnie ponad tam 80% za zdefiniowaniem zawodu księgowego. Ja, proszę Państwa, tak jak Maria powiedziała, również wybrałam artykuł dotyczący zdefiniowania zawodu księgowego i to jest artykuł, którego tytuł brzmi Wymagania i odpowiedzialność bez jakichkolwiek praw. I warto podkreślić, że jest to artykuł napisany przez Ciebie. Tak, warto to podkreślić. Natomiast mogą go Państwo przeczytać w Rzeczpospolitej i w artykule tym przedstawiam problematykę związaną z nieuregulowaniem i niezdefiniowaniem zawodu księgowego. I również poprosiłam tutaj ekspertów o to, żeby się wypowiedzieli w sprawie zdefiniowania zawodu księgowego. I są to dyplomowani księgowi oraz certyfikowani eksperci usług księgowych, którzy widzą konieczność zdefiniowania zawodu księgowego. No to jest bardzo ważny temat. Kilka lat temu, to już chyba z 8, właśnie przestaliśmy, nie my, tylko nas przestano certyfikować, czyli księgowe mogły otwierać firmę doradczą, właściwie nie doradczą, a księgową. Właściwie bez wykształcenia, bez kursów, bez żadnych certyfikacji. I bez doświadczenia. Okazało się po latach, że jednak to, co wydawałoby się być uwolnieniem zawodu, jednak w tej sytuacji, w tym zawodzie nie jest dobrym rozwiązaniem, albowiem to jednak dawno, dawno temu główny księgowy to była podpora firmy i można było na nim polegać i było wiadomo, że to on właściwie nadawał kierunek jakby działalności każdej firmie. No dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj ten prestiż zawodu księgowego trochę jednak ucierpiał. Bardzo ucierpiał. Ja pamiętam, jak ja wchodziłam w zawód księgowego, to bez głównego księgowego w ogóle przedsiębiorstwo, kierownik jednostki nie podejmował żadnej decyzji. To właśnie główny księgowy był jakby właśnie tą podporą, mówił, czy możemy jakiegoś wydatku dokonać, czy jednak nie, albo w którym kierunku iść. Także to ten prestiż był bardzo wysoki. Natomiast teraz ten praktycznie jest brak prestiżu zawodu księgowego, no bo jeżeli każdy może być sobie księgowym i nie ma określonych kompetencji ani praw, no to o jakim prestiżu my możemy mówić, skoro nie ma tego szacunku do zawodu księgowego? Ja się mam do czynienia często z tak zwanymi zagranicznymi firmami, przeważnie ze strony wschodniej. No, trzeba przyznać, że przyjechało trochę też młodych księgowych, nie tylko młodych, ale księgowych z Ukrainy. No one się też muszą nauczyć pewnych przepisów, zanim założą tutaj swoją firmę. No, ale powinny przynajmniej. Że ta regulacja zawodu księgowego no, dałaby pewne ramy dla wszystkich, bo to nie mówimy tylko o jednej stronie, ale mówimy też o młodych ludziach, mówimy też o no, przyjeżdżają do nas ze wszystkich stron, tak. Łącznie z Hindusami, tak. Z Niemcami, bardzo, bardzo różnie i myślę, że warto byłoby, żeby doskonale wiedzieli, w jakich ramach należy ten zawód
zamknąć. Dokładnie, tym bardziej, że na przykład jak przychodzi przedsiębiorca do nas, to teraz jeżeli on wymaga od nas czegoś, co nie leży w naszych kompetencjach, to tak naprawdę nie zdziwiony, bo od księgowego teraz się wymaga wszystko. Niedługo będzie ciekawe podawać. Zapewne tak. Ale też właśnie to chodzi o to, że sami przedsiębiorcy, żeby mieli bezpieczeństwo takie, mogli dobrze spać, że jednak ta osoba, która zajmuje się tą księgowością i dba o to, tak jakby finanse przedsiębiorstwa, tak? W dzisiejszych czasach, a dokładnie w ostatnim roku, Polski Ład dał wszystkim tak w kość, że myślę, że przedsiębiorcy, a ja jestem przedsiębiorcą, doskonale wiedzą, że nie są w stanie sami poprowadzić firmy bez dobrego księgowego. Nie są w stanie. Nie są w stanie i to mogę powiedzieć na 100%. Tak, bo tak naprawdę wszystkie problemy, które wychodzą w zmianach przepisów, a mam bardzo skomplikowane przepisy i w tym roku nagminnie się zmieniają, to tak naprawdę przedsiębiorcy w pierwszym punkcie przychodzą do księgowych. A ja uważam, że powinna być współpraca pomiędzy przedsiębiorcem a księgowym, biurem rachunkowym, nie? Bo ostatnio miałam taką sytuację, że prezes zarządu, kierownik jednostki, nie potrafił podpisać trzecie sprawozdanie finansowe i zwalił winę na księgową. No to jest symptomatyczne, powiedziałabym. Czyli on też ma brak kompetencji własnych. Brak. A ja chciałam powiedzieć, że pani Agnieszka Gajewska z warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce też wypowiadała się w tej sprawie. No jest najważniejsza, bo mówiła też o najważniejszej zmianie, a najważniejsza zmiana może być taka, którą analizuje w tej chwili Ministerstwo Finansów, czyli profesjonalizacja branży albo ponowne włączenie księgowych do katalogu zawodów regulowanych. Myślę, że ogólnie, tak jak jesteśmy przeciw każdej regulacji, tak jak jesteśmy przeciw bardzo takiemu wąskiemu definiowaniu zawodu, tak tutaj wydaje mi się, że taka regulacja miałaby sens. Jest potrzebna. Ja wręcz jestem tego pewna. Czyli co? Życzymy wszystkim księgowym, żeby miały stabilizację i żeby były pewne, że to, co robią, zawiera się w pewnych granicach. I że przedsiębiorca też nie powinien wymagać wtedy tak od nich innych rzeczy. Bo pamiętajmy jeszcze, że teraz już się o tym nie mówi, ale tak naprawdę jeszcze pół roku temu, to było w tamtym roku, pod koniec tamtego roku, był problem z tym, że wchodziliśmy w kompetencje niektóre biura rachunkowe, księgowe, doradców podatkowych i teraz też jest problem, tak? Tylko teraz już dużo księgowych o tym zapomniał, ale problem nadal istnieje, ponieważ nie ma uregulowanych tych kompetencji i dalej nie wiemy, gdzie jest granica tak naprawdę tego doradztwa podatkowego, a takiego naprawdę doradztwa biznesowego w ramach usługi księgowej i to też jest potrzebne do zdefiniowania właśnie zawodu księgowego. Także zachęcamy tak naprawdę do czego? Zachęcamy do dyskusji i do... Do wypełnienia ankiety. A, do wypełnienia ankiety. Zostało niewiele czasu do września. No, w sumie jak z wakacji się wróci, to już niewiele. Pamiętajcie Państwo, do 30 września można wypełniać ankietę, czy to na stronie Ministerstwa Finansów, czy też na stronie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. I my tu liczymy na Was. Włączcie się w to zdefiniowanie swoich własnych kompetencji i podniesienia prestiżu własnego zawodu, bo jeżeli nic nie zrobimy, to tak naprawdę nic się nie zmieni. Tak. Weźmy sprawę w swoje ręce. Tak, dokładnie. W takim razie dziękuję Wam bardzo za to, że tak trzymacie rękę na pulsie i o te księgowe tak bardzo dbacie, no bo w końcu to jest Wasze naturalne środowisko. A ja już Państwu dziękuję. Przegląd prasy ze mną robiły Janina Pokaska i Sylwia Rzepka. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za tydzień. A program prowadziła Maria Nawrot.